czy jakiegoś urzędaca, który mi to wszystko kazał robić. Tylko dlatego, dlaczego tak nie reagowaliście w milionach innych przypadków. Jedna jaskółka wiosny nie czyni. A w czym? A w naszym dla Polaków najświętszym miejscu, na Jasnej Górze, nasyłaliście na nas Polaków ochroniarzy. A my tam, na Jasnej Górze, zachowywaliśmy się dokładnie z tą doktryną Kościoła katolickiego. To znaczy, że sakramenty święte nie zarażają. Święty Piotr, jak tym znanym dowcipie, może wam zakomunikować. Pana Boga dla was nie ma. Boście się tak właśnie zachowywali przez te 2,5 roku, jakby go nie było. Wzięliście czynny udział w tej covidowej chucpie, a efektem tego jest ponad 200 tysięcy nadmiarowych zgonów z powodu braku, z powodu blokady służby zdrowia dla zwykłych pacjentów. A co do głębszych przemyśleń, właśnie filozoficznych, to was klechy, bo inaczej was w obliczu wyżej wymienionych faktów nie można nazwać, odsyłam do uczty filozoficznej, jaką przygotował nam Polakom ksiądz profesor Tadeusz Gus w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 22 września tego roku, podczas posiedzenia zespołu parlamentarnego. Był to wspaniały wykład o prawie naturalnym, prawie Bożym i szatańskim pomyśle, dialektyce heglowskiej, którą stosujecie. Haniebny pakt z tronem zawarliście, by nie powiedzieć mocniej. Takie są fakty. Wstyd i hańba! A teraz trochę więcej słów dla rządzących. Panie Kaczyński, panie Morawiecki i wam podobni, członkowie parlamentu polskiego, otrzymaliście prawdziwą władzę od narodu polskiego, strojąc się w piórka polskich patriotów. Dobrze pamiętamy to z kampanii wyborczej 2015 i 2019 roku. Mogę powiedzieć właśnie, że stroiliście się, bo mamy już 7 lat waszej działalności za sobą. Swoją ściśle zaplanowaną i żelazną ręką realizowaliście politykę, a w związku z tym doprowadziliście do zniszczenia polskiego górnictwa. Warto znaleźć sobie w sieci internet obietnicę na przykład pani Beaty Szydło, jak to niezłomnie będzie bronić tej gałęzi przemysłu. Efektem jest sprowadzenie niespotykanie niskiej jakości węgla do Polski z jeszcze niespotykanie bardziej odległych zakątków świata za kosmiczne pieniądze. Czy zatem wspólnie z waszymi podpowiedziami będziemy tej zimy palić w piecu Żydami? Tutaj dodaję, że w poznańskim Żydy to są Szyszki. I wypraszam sobie tutaj wyjeżdżanie z jakimś antysemityzmem. To jest oczywistością. Każdy Polak antysemitą. Tak nam przecież zakomunikował izraelski minister. W ramach tegoż antysemityzmu nasi przodkowie masowo ratowali życie Żydom znalezieniem własnego i swojej rodziny. Nie wspomnę o bogaceniu się i azylu politycznym milionów Żydów wielu pokoleń na polskiej ziemi w sąsiedztwie narodu polskiego. Jak wy Żydzi i wasi szabezgoje określani celnie mianem tak zwanego dwużydziana Polaka macie celność mówić o polskim antysemityzmie. Zniszczyliście polską energetyką opartą na górnictwie. Wystarczy tylko przypomnieć elektrownię w Ostrołęce.
wyrzucone w błoto miliardy złotych, bo fundacja jakiegoś Żyda, którego guru była nawiedzona ekologizmem jakaś hinduska, zablokowała budowę tej bardzo nowoczesnej elektrowni w polskich sądach. Hańba! No i te wasze chore pomysły z milionami samochodów elektrycznych. Już doliczyliście się, że to doprowadzi to do totalnego energetycznego blackoutu. To dobrze, ale o wiele lat za późno. Odsyłam was do raportu świętej pamięci inżyniera Marka Zadrożniaka. Zacznijcie zatrudniać fachowców, prawdziwych inżynierów, na przykład kształconych jeszcze w perelowskich politechnikach, a nie łuków, po studiach gotowania na gazie. Przez 2,5 roku covidowej ściemy doprowadziliście do likwidacji znacznej części małego i średniego biznesu oraz ponad 200 tysięcy nadmiarowych zgonów z powodu blokady służby zdrowia. Od wielu lat, a szczególnie od wiosny tego roku, na rozkaz obcego mocarstwa próbujecie wpepchnąć nas do okrutnej wojny. Na to jest stosowny paragraf o podżeganiu do wojny. Od wielu lat budujecie państwo policyjne. Stosujecie różnorodne szykany wobec swoich przeciwników politycznych, a liczba więźniów politycznych ciągle rośnie. Przykładowo, Wojciech Olszański został po raz trzeci uwięziony tylko za słowo. A co z artykułem 54 Konstytucji zabraniającym cenzury? Ponadto prokuratura i sądy mają do dyspozycji artykuł 8 Konstytucji, mówiący o stosowaniu tej Konstytucji wprost. Tacy więźniowie w myśl tych artykułów powinni zostać natychmiast zwolnieni. Poza tym nie wiem, czy znacie takie dwa pojęcia. Prawy rozum i Boże sumienie. To jest podstawa prawa rzymskiego. Uczyli was tego w szkołach? Zrozumieliście. Zapomnieliście, jak to po 10 kwietnia 2010 roku byliście w podobny sposób traktowani przez ówczesny rząd. Dobrze to pamiętamy. Wielokrotnie uczestniczyliśmy w stosownych demonstracjach i wiemy, jak to wyglądało. Nie jesteście lepsi. Podszywacie się pod polskich patriotów i okłamujecie Polaków. Już wkrótce odpowiecie przed prawdziwie niezawisłymi sądami, polskimi sądami, za swoje wielkie i niewybaczalne przewinienia i przestępstwa wobec narodu i państwa polskiego. Czołem wielkiej narodowej Polsce. Czołem. Śmierć wrogom Polaków. Śmierć, śmierć, śmierć. Śmierć wrogom Polski. Śmierć, śmierć, śmierć. Przepraszam was bardzo, że to przeczytałem. Ponieważ ja nie jestem Wojciechem Olszańskim i takiego tekstu nie byłbym w stanie wyrecytować z pamięci. Ale masz serce Polskę i to się liczy. Czołem wielkiej Polsce! Czołem! Szanowni Państwo, cudowne wystąpienie Zbyszka. Ja je podsumuję utworem Wojciecha Olszańskiego w jego interpretacji, który nagraliśmy